Cześć, witajcie. Rafał Kuczkowski z tej strony. Witam Was serdecznie na następnym takim naszym spotkaniu. Jest to dzisiaj spotkanie w związku też z fotografią i z wędrówkami moimi. Fakt, że mieszkam tutaj w okolicach, więc te tereny tutaj eksploruję i chciałbym Wam też je pokazać. Tutaj w tym miejscu znajduje się zamek Slines. Ruiny zamek się mieścił. W 2009 prawdopodobnie miała być od nowa zaczęta, ale prawdopodobnie ze względów na finanse została ona odłożona. Dzisiejszego dnia mamy ładne słońce. Do zachodu słońca pozostało jakieś 2-3 godziny. I dzisiaj też będziemy próbowali robić długą ekspozycję na klifach. Założymy ten sam sprzęt, który był ostatnio. No na razie się skupimy na tym. Możliwe, że też w międzyczasie zrobimy jakieś krajobrazowe zdjęcia. To może troszkę później. W tym momencie jesteśmy tutaj i jedno, co właśnie Szkocja tutejsza ma do zaoferowania, to można by powiedzieć, że taki nudny widok z drogi, ale wystarczy wysiąść z samochodu, przejść jakieś 100-200 metrów i ukazują nam się bardzo ciekawe krajobrazy i bardzo ciekawe miejsca, które warto eksplorować i warto oglądać. Słońce świeci mi prosto w twarz i dlatego mam tutaj kaszkiet założony, ale myślę, że powinno Was zainteresować to dzisiejsze spotkanie nasze, także za chwilę udam się na dół i przy okazji też będę chciał, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. No i już jestem gotowy, mam sobie statyw, wziąłem też kamerę, nieodzowna, nierozłączna, ze mną Canon D5 Mark III i będę udawał się teraz w kierunku klifów, gdzie będę robił długą ekspozycję, także zapraszam Was na wycieczkę krótką ze mną. Ile się udamy tam na dół, bo na dole są klify. Będziemy się przechadzali jakiś czas. Zobaczymy gdzieś na ciekawą miejscówkę, którą będziemy robili zdjęcia. Właśnie takie tam oto widoki tutaj są, proszę spojrzeć na dół. Jak widzicie, mamy piękne klify, na których będziemy robili zdjęcia i mam nadzieję, że znajdziemy jakąś fajną, ciekawą miejscówkę, w której rozłożymy sprzęt i w której będziemy próbowali robić jakieś zdjęcia. A z efektami, efekty jakie będą, zobaczymy później. Także zapraszam do mnie.
właśnie jak już wspomniałem, na Wytalinę przy klifie jest zamek Slajs, tutaj tak no, fajne miejsce, ciekawe miejsce, ze względu taktyczne, przepraszam. Bardzo strome klify, są tu jeszcze bardziej strome, jeszcze myślę szerzej i w późniejszym czasie mam nadzieję, że Wam to pokażę. No wiadomo, morze północne mamy tutaj. Tu w tym miejscu. No nie ciekawie to wygląda, bo to ruiny, ale bardzo ciekawe miejsce do widzenia różnych ciekawych, że tak zrobię, różnych ciekawych rzeczy. Chciałbym Wam pokazać teraz, co się dzieje tam na niebie, bo jest bardzo ciekawie. Dodajcie. No, taka chmura tam się dość spora zbiera, wydaje się, że coś się święci. Mam nadzieję, że na tym się nie skończy nasze dzisiejsze spotkanie, także podążamy dalej. Rozkrzyczane meby tutaj nas witają dzisiaj, że wkroczyliśmy na nich tutaj w teren. No nie są zadowolone. No to słychać tutaj po całej wrzawie. No co zrobić? Takie czasy, że człowiek wkracza w ich tereny, one bardzo tego chyba nie lubią, no bo kto lubi. To bardzo skromo, trzeba być bardzo ostrożnym, bardzo uważnym. Postawiłem już trójnóg, postawiłem ważną śrubkę. Będę robił długą ekspozycję na filtrze, znowu Filt ND 1000. Także będę chciał zmieścić kawałek tego klifu, skałę, która jest poniżej. Dwie skały, które są w oddali. Więc zabieram się teraz do robienia ujęcia. Wcześniej przy sprawdzeniu w manualnym ustawieniu aparatu ekspozycji wychodziło mi 1/5 sekundy, więc muszę to teraz przeliczyć 1/5 sekundy. Mam taką specjalną aplikację do tego. Także polecam używać aplikacji takiej, są podręczne i pomocnicze. Jest to aplikacja, słuchajcie, ND Filter. I teraz mamy tutaj 1/5. Wpisujemy, zobaczymy jaki to jest filter, to jest ND1024 i robimy kalkulację. Chodzi, że 3 minuty 25 sekund musi być otwarta migawka. No więc tak, dalej robimy ujęcia tutaj drugiej ekspozycji. Słońce już zaszło całkowicie za chmury. Piękne niebo się kładzie, prawdopodobnie deszcz w tym czasie przyjdzie. To jest dość popularna okolica wśród tutejszych mieszkańców, którzy tu przyjeżdżają często na spacery, pooglądać ładne widoki, pochodzić po starych ruinach, po klifach. Niektórzy robią zdjęcia, niektórzy z dziećmi przychodzą, pokazują im historię tego miejsca. Także tak to wygląda mniej więcej tutaj. Ja cały czas jestem w trakcie robienia zdjęć. Teraz robię czasem naświetlania prawie 7 minut, to jest długi czas. Robię krajobrazowe zdjęcia, to jak się możecie domyślić, to pewna tutaj nowina. Ja chciałbym się wszystkim Was zachęcić do wyjścia z domu, do wzięcia aparatu i do różnych prób. W fotografii jest tyle różnych rodzajów możliwości spełnienia się, także zapraszam Was na plener, zapraszam Was do Szkocji w ogóle. Jeżeli chcielibyście przyjechać do Szkocji, robić zdjęcia, a nie wiecie lub nie umiecie sobie z tym poradzić, śmiało piszcie do mnie.
Będę się starał odpowiedzieć na wszystkie wasze informacje, wszystkie wasze pytania. I no, z tej strony chciałbym was wszystkich pozdrowić. I do następnego razu. Mam nadzieję, że też coś ciekawego wam pokażę. Myślę, że udamy się następnym razem na klify, które są oddalone troszeczkę stąd na północ. I to są będą klify Buer and Butchers albo Buer and Bukan, w zależności jak to mamy Polacy, trudniej nam to się wypowiada niż im tutejszym mieszkańcom. Także czekajcie na następny krótki film. Będę się starał wam pokazać wszystko, co jest do zaoferowania i co ta ziemia chce wam pokazać tutaj, bo naprawdę jest warto biegać z aparatem i robić fantastyczne ujęcia. Także do następnego razu. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Cześć.